Cześć! Witam Cię na kanale Fotografia jest fajna. Dzisiaj chciałbym pomówić o sprzęcie. Ponieważ jest tak, że każdy raz poczynając swoją przygodę z fotografią, zaczyna od jakiegoś aparatu. Jego doświadczeniem, każdego doświadczenie, jeśli to jest jego pierwszy aparat w wyborze swojego sprzętu, jest żadne. Praktycznie, powiedzmy uczciwie, żadne. Nie wie, co potrzebuje od tego aparatu, nie wie, jakie są jego oczekiwania. Czy poczyta sobie jakieś tam testy w internecie, pogląda jakieś filmiki na YouTube, posłucha może kogoś, kto jest bardziej doświadczony, ale i tak wybierze to, co mu podpowiedzą, czyli niekoniecznie to, co by chciał wybrać. I w pewnym momencie, tam jest po roku, po dwóch, po trzech, dochodzi do momentu, że chciałby zmienić sprzęt na inny. Przeważnie już jest wtedy ugruntowane to, że dobrze, fotografia będzie moją pasją przez następne x lat, w związku z tym ja zmienię ten aparat na taki wyższy model, lepszy. No, zakłada jakieś szacunki finansowe, oczywiście wie o tym, że taki już doświadczony, powiedzmy zaawansowany fotograf wie o tym, że aparat nie jest rzeczą najważniejszą, w związku z tym podchodząc do niego wie, że trzeba część kwoty, którą ma przeznaczoną na zakup, przeznaczyć na obiektyw, a tylko część na aparat. I dzisiaj chciałbym zaprosić Cię na film aparat dla zaawansowanego fotografa, początek roku 2023. Zapraszam. Dochodząc już do tego momentu, kiedy chce się wybrać ten zaawansowany aparat, zaawansowany korpus dla siebie, to nie jest tak, że jednakowy jeden korpus będzie dobry dla wszystkich fotografów. No bo po roku, dwóch czy trzech fotografowania wiesz, że bardziej cię pociąga ciebie na przykład, ciebie, tam z lewej. Bardziej pociąga fotografowanie, robienie portretów. W związku z tym twój sprzęt nie potrzebuje jakiegoś szybkiego serii zdjęć, no bo po co ci to? Model ci nie ucieknie. Robisz zdjęcia spokojnie. Nie jest ci potrzebny jakiś skomplikowany autofokus, wyostrzenie na oko mrówki, ponieważ ty tego i tak nie używasz. Używasz spokojnego autofokusa, którego ustawisz raz, a przeważnie to jest tak, że ustawisz go jeszcze dodatkowo pod palcem, a później już robisz tylko na stałe ustawionym autofokusie, robiąc jedno, drugie, trzecie zdjęcie. Nie interesuje cię też, żeby ten korpus był jakiś mały albo jakiś strasznie wielki. Masz konkretne ustawienie, ma być dobrą jakość, to jest twoja podstawa. Całkiem inaczej, jeśli jesteś fotografem przyrody i zainteresowały cię ptaki, to w tym momencie interesuje cię szybkość serii, żeby ten aparat robił naprawdę szybko zdjęcia, robił jak coś wleci, żebyś z tych 20 zdjęć, które pociągniesz w serii, mógł mieć jedno, które wejdzie dobre, żeby miał bardzo szybki autofokus, żeby on trafiał idealnie i żebyś ty mógł poczuć ten aparat i jak go podepniesz do dużego obiektywu, to żeby to wszystko ci razem dobrze leżało. Jeszcze inaczej będzie, inne preferencje będzie miał człowiek, który stwierdzi, że ja to w sumie to lubię podróżować i mój aparat to ma być ze mną, najlepiej na szyi, cały czas, gotowy. Nie ma tego, że ja go podnoszę i no muszę poczekać chwilę, a teraz już jest gotowy do zdjęcia. Nie, ja go podnoszę, naciskam spust. On mnie nie pyta o jakieś parametry ekspozycji, na to nie mam czasu, bo ja tu zrobię zdjęcie, on mnie nie pyta zresztą o ustawienie ostrości. Ustawiam mu, wybieraj sobie co chcesz, on i tak trafi. Jak zrobię z takiej wycieczki 150 zdjęć, to wiadomo, że tego mi potrzeba do mojego, nie wiem, bloga, który prowadzę, czy do mojego notatnika, kalendarza, który sobie sam dla siebie prowadzę, potrzebny mi jest 10 zdjęć. 10 zdjęć on trafi, takich jak ja bym chciał, takich, które są dobrze naświetlone, które są celne. Potrzebne, żeby on był mały, poręczny i żeby był zawsze ze mną. I to jest tak, że mój wybór, który sobie przygotowałem, 6 aparatów takich zaawansowanych, jest takim uniwersalnym wyborem. Wyborem, który podpasować może każdemu z tej grupy, którą przed chwileczką wymieniłem. Ja podzieliłem je na inaczej troszeczkę, ponieważ każdy, jak zaczyna przygodę z fotografią, kupuje jakiś aparat pierwszy.
I część osób zmienia system na inny, ale większość, jeśli już ma jakieś obiektyw, które lubi, pozostaje w tym samym systemie. Więc tu jest 6 aparatów, każdy jest innego producenta, po to, żeby właśnie było możliwość wybrania dokładnie dla siebie aparatu. Ja założyłem pewną granicę cenową, ponieważ to jest tak, że można wybrać sobie aparat za 35 tysięcy złotych korpus. W tej chwili chyba to jest najdroższy, jaki można wybrać, nie średnioformatowy, tylko normalny, powiedzmy, aparat. Ale to nie jest aparat dla zaawansowanego fotografa, tylko to jest aparat dla profesjonalisty. Zaawansowany fotograf, jak już wspomniałem we wstępie, jest osobą, która wie, jak ważny jest obiektyw przy fotografowaniu. I wie, że robiąc nową inwestycję, na przykład z racji nowego 2023 roku, przy okazji wszystkich pozdrawiam z okazji nowego roku, jak ważne jest obiektyw i jak ważne jest rozdzielenie swoich funduszy na to, żeby kupić dobry obiektyw i do tego korpus. I wiadomo, że korpus nie jest w tym zestawie najważniejszy. Korpus ma być wygodny, korpus ma zapewniać możliwości moje fotograficzne, zapewniać dobrą jakość, mieć wygodną obsługę, możliwość modyfikacji, czyli ustawień niektórych, które ja bym chciał wprowadzić mu. Natomiast nie jest to przedmiot, urządzenie, które ja będę używał przez następne 20 lat, bo korpus tego nie wytrzyma. Korpus jest rzeczą zmienną i ja zakładam, że w rękach zaawansowanego fotografa 7 lat to jest góra dla korpusu, ale obiektyw, który kupię przy okazji niego, wytrzyma mi dłużej. Dlatego założyłem pewne założenia cenowe i powiedziałem sobie, dobra, ok, 4,5 tysiąca, górna kwota, przy której sprawdzam aparat dla zaawansowanego fotografa na rok 2023. I zacząłbym od najtańszego z nich, Panasonica G90. Aparat kosztuje dzisiaj, czyli w grudniu, czyli na przełomie roku, bo to jest koniec grudnia, 3800 zł, co uważam za bardzo dobrą cenę. Aparat pochodzi z roku 2019, czyli jest w miarę nowym aparatem. Chodź, możesz usiąść. Tak, mam kotkę. O, tak. Jest w miarę nowym aparatem. No, będzie widać troszeczkę. Jest w miarę nowym aparatem, posiadającym 20-megową matrycę, ale to jest tak, czy nam jest potrzebna 50-megowa matryca w zaawansowanym aparacie? Ja nie jestem przekonany do 50-megowej matrycy. 50 mega jest dobre, ale zajmuje strasznie dużo miejsca. To jest dobre dla profesjonalisty, natomiast dla zaawansowanego fotografa to niekoniecznie. Więc 20-megowa matryca. Jest to aparat z matrycą mikro 4/3. To jest o tyle fajne, że mamy bardzo duży wybór dzisiaj już obiektywów do matrycy, do mikro 4/3. Między innymi też Panasonica, ale Olympusa i innych producentów. W związku z tym dostępność różnych obiektywów jest naprawdę duża. Aparat wyróżnia się tym, że na przykład jest odporny na warunki atmosferyczne. Nie to, że ja go włożę do wody, zanurzę, wyjmę i będzie robił zdjęcia, ale na zachlapania czy na kurz jest odporny, co jest dobre. Na przykład jeśli ktoś chce właśnie fotografię podróżniczą, lubi fotografię podróżniczą, chce podróżować, to aparat jest mały, a też jest odporny. Ja widziałem aparat, który wrócił z ciepłych krajów i nie nadawał się do użytku, ponieważ człowiek fotografował w nim w czasie, kiedy był silny wiatr. To nie była jeszcze burza piaskowa, ale wiatr był na tyle silny, że po prostu wdmuchał do aparatu tyle piasku, że aparat nie dało się, bo wszedł w obiektyw, weszło to wszędzie i aparat w tym momencie z pewnymi uszczelnieniami jest jak najbardziej jest do takiej fotografii no jest preferowany. Do tego ma szybki autofokus, dobrą matrycę i same uczciwie powiedzmy zalety, a do tego cena 3800 zł za
ten dobry aparat to nie jest taka wygórowana cena, zresztą najniższa z tego wszystkiego, co tutaj posiadam. Drugim aparatem, który mam, to jest Pentax KP. Pentax KP rok 2017, to, czyli już mający kilka lat, ale cena 4300 zł. On odziedziczył bardzo dużo po flagowym modelu Pentaxie K1. Dużo elementów, w związku z tym też i między innymi migawkę na przykład. Jego migawka, bo on posiada migawkę mechaniczną i elektroniczną, jego migawka mechaniczna daje czasy od minimalny czas 1/6000 część sekundy, co jest bardzo dobre. Natomiast jeśli spojrzymy na jego migawkę elektroniczną, to jest to 1/24000 część sekundy. Jest to naprawdę rewelacyjny czas do tego, żeby można już było robić nawet pewne eksperymenty z rozbijającymi się kulkami i innymi elementami. W momencie, kiedy on wchodził na rynek, był reklamowany jako pierwszy, najbardziej uniwersalny aparat. Posiadał dwa tryby, które wtedy były według menadżerów, którzy układali reklamy, był nieosiągalny w innych aparatach, były nowatorskie, posiadał coś takiego jak priorytet czułości i priorytet czasu i przysłony. No tak, ja wtedy jak pamiętam, sobie poczytałem, mówię, ale ściemniają, robią ludzi w balona. Oczywiście te funkcje, powiedzmy nowe, które oni tam wymieniali, można je pominąć. Natomiast inne jego funkcje, możliwość, bardzo duża możliwość ustawienia go pod siebie, jest bardzo wygodna. Dlatego wygodne sterowanie, mamy dwie gałki na wierzchu, którymi poruszamy się do podstawowego ustawiania i dzięki któremu mamy naprawdę duże możliwości. A to, że odziedziczył po bardzo dużo cech po flagowym K1, daje nam naprawdę dobry, solidny aparat do wielu różnych rzeczy, które będziemy wykonywać, do różnej fotografii. Następnym aparatem, który bym przedstawił, jest to w tym wypadku z Sony A6400, 4500 zł, 2019 rok, jak najbardziej bezlusterkowiec, matryca APS-C, 24-megowa matryca. To, co go wyróżnia, A6400, to przede wszystkim szybkość działania. To wszyscy podkreślają, ale nie ma się co dziwić. W A6400 został użyty procesor, ten sam, który został użyty w flagowym A9 Sony, czyli najszybszy. A szybkość procesora, bo kiedyś procesor w aparacie nie był rzeczą ważną, natomiast w bezlusterkowcach, bo to jest bezlusterkowiec, w bezlusterkowcach procesor jest bardzo ważny, ponieważ on oprócz przeliczenia całego obrazu, który nam przechodzi przez to wszystko, oblicza jeszcze na tym samym autofokus. I ta ilość punktów jest nieograniczona w tym wypadku, bo obejmuje praktycznie cały obszar, rozpoznawanie twarzy i tam innych rzeczy. I od niego, od tego procesora bardzo dużo zależy. Bardzo dużo zależy właśnie do szybkości działania samego aparatu. Nie ma tego, że ja kiedyś, jak w pierwszych takich cyfrowych aparatach, naciskałem spust, czekałem, robiłem zdjęcie, później obraz mi znikał, później się obraz pojawiał i wykonywało się zdjęcie. W tym wypadku w A6400 uważanym za jeden z najszybszych w swoim momencie, w swojej produkcji, bo to jest tak, że jeśli coś było najlepsze w 2019, to nie znaczy, że nic lepszego w 2020 się nie pojawiło. W 2019 uważany był A6400 za jeden z najszybszych bezlusterkowiec, jaki jest, z najszybszym ustawianiem autofokusa, z najszybszym ustawianiem ostrości. Daje to nam dostęp i jest to oczywiście APS-C, powiedziałem, jest to mocowanie Sony E, które daje nam dostęp do bardzo dużej ilości obiektywów, bardzo przyzwoitych. Naprawdę bardzo przyzwoitych. Oczywiście nie ma tak, że ja z niego sobie później przejdę na lustrzanki Sony A i będę mógł zastosować te obiektywy. Niestety, wtedy będę musiał użyć nowych obiektywów pełnoklatkowych, ale to nie jest tak, że w innych filmach jest inaczej. Wszędzie jest tak, że jeśli używasz aparatu na matryce APS-C, czyli niepełnoklatkową, jeśli przechodzisz na pełnoklatkową, praktycznie musisz zmienić obiektywy całkowicie. Natomiast dzięki temu, że on jest
APS-C, on jest mały, bo on jest, jak go na niego popatrzę, to jest prawie kwadratowy, taki jeszcze bardziej poręczny do innych aparatów, że możesz go wziąć i schować do kieszeni. Wyjąć z małym aparatem, obiektywem jakimś stałoogniskowym, jak założysz mu dłuższy obiektyw, to będziesz miał całkiem inny aparat. Możesz aparat o bardzo dużej możliwości modyfikacji, czyli dopasowania do siebie. Użyję go z naleśnikiem, będę miał do street photo. Założę mu dłuższy obiektyw portretowy, będę miał całkiem dobry aparat portretowy. Założę mu zooma, będę miał uniwersalny aparat do wszystkiego. A6400, jeden z nowszych Sony APS-C, jest bardzo dobrym aparatem, a dzisiejsza cena 4500 zł stawia go na bardzo dobrym miejscu do zakupu po prostu. Równie szybkim aparatem, niektórzy mówią, że nawet szybszym, jest aparat Fujifilm X-T30, wersja druga, najnowsza w tej chwili, który kosztuje też 4,5 tysiąca złotych. Te 4,5 tysiąca złotych ja zaokrąglam, ponieważ to za chwileczkę może się znaleźć jakaś promocja przedświąteczna, może się znaleźć jakaś promocja poświąteczna, bo okres poświąteczny, czyli styczeń, luty, jest też bardzo dobrym momentem do zakupu sprzętu fotograficznego, ponieważ większość ruchu odbywa się w grudniu, kiedy ludzie naprawdę kupują dużo, i zastój w styczniu jest taki, że część firm decyduje się na duże promocje po to, żeby cokolwiek sprzedać w tym styczniu i lutym. Także warto ten przełom roku w ogóle rozpatrywać jako zakup sprzętu, bo mogą się trafić naprawdę dobre okazje, a Fuji X-T30 wersja druga to jest naprawdę ciekawy aparat. X-T30, który był jego poprzednikiem, bazował na flagowym czy na wysokim X-T3, bardzo szybkim aparacie. Zresztą X-T30 on robi, bo on ma migawkę elektroniczną i mechaniczną, on z migawką mechaniczną potrafi robić zdjęcia 8 klatek na sekundę, a z migawką elektroniczną 20 klatek na sekundę. 20 klatek na sekundę, oczywiście ma mniejszy bufor niż ten X-T3, ale 20 zdjęć w formacie RAW tam mu się mieści, no nie przesadzajmy. Jak 20 zdjęć zrobię, to naprawdę mam dużo zdjęć do tego, że mogę wybrać, a do tego jego naprawdę szybki autofokus radzi sobie podobno bardzo dobrze. Zresztą jest to powód, dla którego wielu fotografów takich zaawansowanych, nieprofesjonalnych, ale zaawansowanych fotografów ptaków wybiera właśnie Fuji do tego. I wchodząc w takiego X-T30, jeśli będę się rozwijał, kupię do niego następnie jakiś fajny, długi obiektyw, za jakiś czas mogę zmienić sobie na przykład na X-T4. No, to nie te koszty już w tym momencie, natomiast nie stoi nic na przeszkodzie, to będzie ten sam obiektyw, mocowaniem Fuji X, który będzie mi pasował cały czas, ponieważ Fuji ma jedno mocowanie, więc jak nawet kupię w tym momencie tego X-T30, nie ma przeszkody, żeby za rok, dwa, trzy czy cztery kupić X-T6 na przykład, bo dzisiaj jeszcze takiego nie ma, ale wtedy może już taki będzie, a ja będę miał na tyle, oszczędzę pieniążków, że będę mógł sobie kupić, a obiektywy od swojego X-T30 cały czas zostawić. Jest to świetny aparat, do tego jest to, a X-T30 Mark II jest nowiutkim aparatem, bo to jest rok 2021, kiedy został wprowadzony, i można nawet popatrzeć na tego X-T30 bez Mark II, który może się trafić taniej, a różnice są podobno niewielkie między tymi aparatami. W związku z tym za 4500 zł dostajemy fajny aparat. To jest tak, że Fuji w roku 2010, prowadząc swój model X100, taki stylizowany na retro, te lata 70, trafiło w gusta użytkowników, i dzisiaj kupując tego X-T30, naprawdę to jest, jak się na niego patrzy, to tak jakbym wspominał stare analogowe czasy, bo mam tutaj pokrętło do czasów, pokrętło do korekcji ekspozycji, i to naprawdę jego się obsługuje z wielką przyjemnością, ten aparat, dlatego też z punktu widzenia sentymentalnego, jak ktoś chce,
to można go na niego spojrzeć, bo naprawdę miałem przyjemność tylko tą pierwszą wersję mieć w ręce i to naprawdę obsługuje się fajnie. Do tego mamy dosyć duże możliwości konfiguracyjne całego aparatu, bardzo duże momentami nawet. I aparat jest wart zainteresowany jako taki naprawdę zaawansowany aparat dla zaawansowanego, świadomego fotografa. Niekoniecznie to musi być fotografa przyrody, ale dla fotografa przyrody zalecane, ale do innych fotografii też dobrze się nadaje, ponieważ jest to naprawdę bardzo dobry aparat. Następny to już aparatem, którego bym, o tym bym wspomniał, to będzie Nikon. No w Nikonie jako taki zaawansowany aparat powiem, że miałem dylemat z wyborem, co wybrać. Czy Z50, czy D7500. I w efekcie zdecydowałem się, że ja bym zaproponował dla zaawansowanego fotografa lustrzankę. D7500. Jest to lustrzanka z 2017 roku. Też bodajże 24-megowa matryca. To jakaś 24-megowa matryca się zrobiła jakimś standardem w ostatnich czasach. Mam nadzieję, że długo wytrzyma. I też kosztujący 4,5 tysiąca złotych. Aparat, przy jego matryca, to jest ta sama matryca użyta we flagowym bezlusterkowcu APS-C Nikona, czyli w Nikonie D500, który kosztuje więcej, jest szybszy. Żeby stworzyć tą różnicę między D500 a D7500, 7,5 tysiąca, o może tak powiedzmy bardziej, zostało kilka funkcji z 7200, który był wcześniej jakby odjętych, ale co nie spowodowało, że ten aparat zrobił się uboższy. To jest bardzo dobry, solidny, porządny, duży aparat. To jest taki, że biorąc go do ręki, mamy pewność, że mamy solidny sprzęt. Jak go miałem przyjemność używać, naprawdę podpasował mi dobrze, bo nawet z cięższym obiektywem, ja go wtedy z jakimś 70-200 testowałem, to on tak zgrabnie leży w ręce. To czuć, że mamy dobry, solidny sprzęt, który na lata nam wystarczy. To jest, bo seria 7000 u Nikona to jest ta seria taka już podchodząca, to nie jest profesjonalna półka, ale to podchodząca pod tą profesjonalną półkę, która naprawdę mówi o tym, że ty dostałeś produkt dobry i za 4,5 tysiąca dostałeś lepszy produkt. Tak przy okazji Nikon 7500 wchodząc na rynek kosztował około 6 tysięcy złotych, także 4,5 tysiąca na początku 2023 roku to jest naprawdę dobra, bardzo dobra cena. A porównując go z Z50, tak zastanawiałem się, moim zdaniem po oglądaniu zdjęć ja bym wybrał 7500, mimo że to jest lustrzanka, ale pamiętajmy o tym, że obiektywy z lustrzanki Nikona możemy bez problemu za pomocą adaptera używać w bezlusterkowcach Nikona. To nie stoi nic na przeszkodzie. W tą stronę, tylko oczywiście jeśli ja będę miał obiektywy typowe do APS-C Nikona, to będę mógł je używać w bezlusterkowcach też APS-C Nikona, czyli na przykład Z50, nie mówię o Z30, ale Z50, czy następcy Z50, mam nadzieję, że za chwilę się pojawi Z70, a może już jest. Tylko ja przegapiłem, bo nie zawsze jestem na bieżąco. Natomiast, nie ma Z50 chyba, 70. Natomiast D7500 naprawdę to jest bardzo dobra lustrzanka, która ma dużo funkcji bezlusterkowca i którą naprawdę warto polecić. Ostatni aparat, jaki mi został, to jest ostatni aparat w cenie 4,5 tysiąca złotych, oczywiście Canon, bo musiałem Canona też nie pominąć. W roku 2019 Canon wyprodukował swój model Canon RP, czyli młodszą wersję Canona R. Tak weszły jego testy, wszyscy powiedzieli, no to jest młodsza siostra, ale ona wcale nie jest taka uboższa. Dostajemy tutaj najtańszego bezlusterkowca, jaki jest pełnoklatkowego, jaki możemy kupić. 4,5 tysiąca za
pełną, znaczy nie bezusterkowca, pełnoklatkowego bezusterkowca. 4,5 tysiąca za pełną klatkę to jest naprawdę rewelacyjna cena. Rewelacyjna. To ja nie wiem, dlaczego oni jeszcze mają je w magazynie, ich nie sprzedali. 2019 rok, 24-megowa matryca, to jest nowy aparat, a pełna klatka. Znaczy, to jest tak, że ja nie demonizuję pełnej klatki, ale kiedyś jak zastanawialiśmy się, czy nam jest potrzebna pełna klatka, to pełna klatka kosztowała wtedy tyle, że my myśląc o pełnej klatce myśleliśmy o takim czymś nieosiągalnym. Wtedy to był Canon EOS 5, który kosztował, nie wiem, około 10 tysięcy, jakbyśmy na dzisiaj przeliczyli. I ja wtedy robiąc jakimś tam APS-C, czy kupując nawet 7, czyli najwyższy APS-C model Canona, to mogłem sobie kupić dwa takie. Ale dzisiaj możliwości kupienia pełnej klatki Canona za 4,5 tysiąca złotych, to jest tak, że po obejrzeniu innych możliwości, czyli wybraniu Canona 80D, wybraniu Canona, z którego miałem 6D Mark II, to 4,5 tysiąca za RP to jest, uważam, w tej chwili najlepszy wybór zaawansowanego, wy nie słyszycie tego, co ona tu robi. Bo ja tu położyłem ołówki, ona mi w tej chwili właśnie ołówki kradnie, bo je temperowałem. Zolka znaczy się. I to wybór tego pełnoklatkowego, bezlusterkowca RP uważam za naprawdę świetny wybór, jeśli mówimy o osobach, które używają Canonów, a do którego spokojnie możemy używać wielu obiektywów, oczywiście pełnoklatkowych, które są przeznaczone dla lustrzanek Canona. Możemy używać używanych pełnoklatkowych obiektywów, których cena jest przystępna, powiedzmy. Przystępna i które świetnie, bo sprawdzałem, świetnie współpracują z pełnoklatkowymi lustrzankami Canona. Także jeśli jesteś użytkownikiem Canona i zamierzasz zmienić aparat na taki bardziej zaawansowany, ja bym ci polecił, nie patrz na inne. Kup Canona RP, będziesz zadowolony z niego, bo to jest naprawdę niedoceniany, ale bardzo, ale dzięki temu, że niedoceniany, to tani, bardzo dobry aparat. Mam nadzieję, że pomogłem ci w zorientowaniu się, jaki byłby dobry aparat zaawansowany dla zaawansowanego fotografa. Jeszcze raz życzę ci wszystkiego najlepszego w nowym roku od siebie oraz od Doroty. Dziękuję ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć. Zolka, ja cię zaraz złapię. Naprawdę. Zolka.